Siemka tu Jamka, oczywiście w kolejnym odcinku z Trouwa. Dzisiaj chciałbym wam pokazać mój ulubiony sposób na zarabianie fluxa. W tym tygodniu jest bardzo fajna hydra. Bardzo fajna, zaraz zobaczycie dlaczego. I dlaczego hard? Bo bardzo szybko będę mógł ją przejść. Normal jeszcze szybciej, tak wiadomo, no ale... Ale na normalu jest gorszy drop, prawda? A ultra, no musiałbym zebrać ekipę, nie robilibyśmy tego tak szybko i tak dalej, i tak dalej. Do tego oczywiście mam koniczynkę załączoną. I po co mi ta koniczynka? No przecież daje Magic Find, prawda? No właśnie, a co my będziemy robić? Korzystać z tego Magic Findu. Jak najwięcej Magic Findu tutaj się przydaje. Mianowicie będziemy pokonywać minibossy, bo minibossy tutaj są wszędzie. Możecie sobie zapamiętać, ile mamy tutaj fluxa. 1 282 000. No właśnie. I teraz parę minut sobie pofarmimy. Zobaczycie, jak to tutaj fajnie leci. Oczywiście nie za każdym runem, można powiedzieć, nie za każdym przejściem będziemy tutaj dostawać fajny drop. Ale patrzcie, o, już stelarek, cyk. Chodzi o to, że w danym tygodniu może być na jakimś stage'u strasznie dużo minibossów. A każdy miniboss to tak jakbyście przeszli dungeona na zwykłym świecie. Oczywiście poziom jest równoważny temu poziomowi w Shadow Towerce, prawda? Czyli teraz jesteśmy na hydrze hard, więc poziom jest ultra czy uber 7. No właśnie. Więc w poniedziałek na przykład będziemy dostawać dodatkowo jeszcze gameboxy. Zobaczcie, w poniedziałek dostałem aż z tych minibossów 246 skrzynek. To jest Uber 7, więc w tych skrzynkach coś tam będzie tego gemdastu. To nie jest tak, że to będzie nic, prawda? No oczywiście wiecie, że im wyżej, tym lepsze skrzynki i tym więcej gemdastu też leci. No ale dobra. Ale zobaczcie, jaki ten fajny jest pokój. Floor to się nazywa po angielsku, podłoga, no level, nie wiem. Jak to nazwać po polsku, żeby to dobrze odzwierciedlało po prostu kolejny etap tutaj tej hydry. I ten jest bardzo fajny, bo tutaj są skumulowane te minibossy. Właśnie tutaj w jednym takim przejściu wszystkie się ora i czasami nawet po 3 stelary mi z tego wypadają, prawda? Więc to jest super. No tutaj coś tutaj lipa jest akurat w tym ranie, bo tylko jeden stelar mi wypadł na razie. Ale robi się to dość szybko. Taki ram cały. I potrafię z niego wyciągnąć dość sporą sumkę. Także jak sobie siądę na, nie wiem, 3 godzinki, to nie wiem, 1,5 miliona wyciągam z tego. 1,5 miliona fluxa. I właśnie. Robicie 500 000 na godzinę. No właśnie. O, kolejny stelar. Tam był stelar. Czemu go nie zabrało? Albo to... Aha, to Radiant był. Dobra. Dobra. Czy robicie 500 000 na godzinę? No, chyba nie. Ale z drugiej strony też... to nie jest sposób dla każdego, prawda? I to też ten sposób wymaga, żeby w danym tygodniu Shadow Towerka była taka super. Tak jak w tym tygodniu. Że jest dużo minibossów, ale tylko na hydrze tak jest fajnie. Na innych jest tam, no tam było parę też takich fajnych, ale na innych jest generalnie gorzej. Hydra jest najlepsza w tym tygodniu, jeśli o to chodzi. Najdłużej się robi też przez to. No i jeszcze z tych minibossów wypadają klucze, fragmenty klucza, więc jak w poniedziałek się przyfarmiło to strasznie dużo fragmentów klucza można mieć. A teraz jak farmię, to strasznie mało ich zużywam, dlatego że ciągle dostaję te fragmenty z tych minibossów, tam po 12, tam ich jest chyba z 13 tych minibossów, no to prawie 200 fragmentów za mnie, to no coś koło 150, więc strasznie mało tego zużywam i cyk, 4 kluczyki znowu sobie dodaję, 85 kluczy mam, a w poniedziałek miałem 2 klucze miałem w poniedziałek. No i teraz raz przeszliśmy to, ile to nam zajęło? No jakieś 3,5 minuty, może 4. I teraz zobaczmy,
13 tysięcy tutaj bezpośrednio dostałem. Jakieś skrzyneczki. O, pingwina dostałem. No właśnie, to też, że te skrzyneczki też co chwilę wypadają, z których może wam mount wypaść. Ile taki? O, 16 tysięcy. No to 16, raz, dwa, trzy. 16 tysięcy, to już ile mamy zarobione? 15, 31 tysięcy. Plus 3 perły, 3 tysiące. I tutaj mamy 5 tysięcy jakoś. 5 tysięcy. No, to już nie będę resztę liczył. Coś tam z dodatkami. To zarobiliśmy jakieś. Ile to było? 35? Ponad 40. Jakoś 40 tysięcy zarobiliśmy Fluxa w 4 minuty. A to był gorszy run. Mało leciało, naprawdę mało leciało teraz. A zarobiliśmy 40 tysięcy. Więc. No, chyba spoko, nie? No oczywiście, ile ja tego Magic Findu tutaj mam teraz w tym momencie, tutaj statystyki, 6832, no, to chyba trochę jest, nie? Nie wiem, czy ja wszystko sobie ustawiłem na Magic Find, czy coś tam przeoczyłem, nie, chyba nie. Więc, czy to się opłaca? No opłaca się, trzeba było robić konto właśnie pod smoki, żeby teraz można było właśnie w taki sposób czerpać z tego profit, czyli zysk. No naprawdę siadam sobie i odpalam sobie na połowie ekranu Trove'a, na drugiej połowie ekranu odpalam sobie jakiś serial, no bo to Shadow Towerka za każdym razem jest identyczna. Te minibossy stoją dokładnie w tych samych miejscach, ten przebieg, te wszystkie korytarze jest dokładnie taki sam za każdym jednym razem. I co? No właśnie, nie wymaga to kompletnie żadnego skupienia. Dlatego mogę sobie odpalić serial i tutaj już tak, można powiedzieć, mechanicznie powtarzać czynności. I w ten sposób ja się nie nudzę, coś oglądam tam, a Flux leci naprawdę szybko. No bo to, tak naprawdę jakbym się tak patrzył teraz, jak to z wami robię, no to jest nudne. To jest nudne, bo cały czas robimy to samo, cały czas przechodzimy to samo, cały czas są w tym samym miejscu, wszystko cały czas to samo. Ale nas interesuje ten Flux, prawda? Więc możecie sobie właśnie podzielić ekran, nie wiem, jakiegoś YouTube'a sobie odpalić po lewej stronie. Jak chcecie podzielić ekran, to wystarczy kliknąć flagę na klawiaturze i trzymając ją nacisnąć sobie lewą albo prawą strzałkę na klawiaturze. Wtedy wam przeskoczy tak ładnie na pół ekranu Trove. I będziecie mogli sobie coś w drugiej połówce też fajnie odpalić. Oczywiście jak sobie tego Trove'a odpalicie w oknie. To chyba tyle z takich rzeczy, co miałem wam powiedzieć. No to jest mój ulubiony sposób, ale nie jest dla każdego właśnie przez ten Magic Find. Ale z drugiej strony też jak ktoś takie coś, bo było już w tym tygodniu, to przepadło, nie? Bo poniedziałek już był. Ale jak jest takie coś, to możecie sobie porobić na przykład odznakę. Czy tej Hydry, czy Dreadnota, zależy na, czy tam właśnie, czy na jednym z tych stage będzie tak fajnie dużo minibossów. I w poniedziałek strasznie dużo tych kluczyków leci, więc w ogóle nie marnujecie ich. Cały czas możecie sobie farmić, to farmić, farmić. A przy okazji z tych minibossów shardy lecą. Cały czas z nich shardy lecą. I w ten sposób też, jak ktoś nie ma Magic Findu, to też może sobie troszkę zarobić. Oczywiście dużo mniej, ale jednak tych shardów dość sporo leci. Skrzyneczki lecą też na koniec, po każdym przejściu przecież tej Hydry, czy tam, czy Dreadnota, i do tego odznaka leci. No więc to ten sposób nie jest taki całkowicie wykluczający wszystkich, którzy nie mają Magic Findu. No ale jednak jest właśnie, dlatego też właśnie konto robiłem, żeby właśnie sobie tym sposobem moim ulubionym zarabiać tego Fluxa właśnie w tak szybki sposób, żeby to miało jakieś ręce i nogi, nie? A nie, że sobie tutaj biegam i zbieram tylko pomarańczowe itemy. No dobra, to chyba tyle będzie w tym odcinku. Mam nadzieję, że zrozumieliście, że akurat ten pingwin tam wypadł, no tak, powiecie, o, akurat tobie wypadł pingwin, a mi nie wypadnie.
Ale mi raz wypadnie 10 stelarów z jednego przejścia, to jest na pewno więcej niż te 40 tysięcy fluxa. No a raz mi wypadnie tylko jeden. No to już tam zależy jak, nie? Właśnie jeszcze jest niedziela. W niedzielę, jak będziecie farmić sobie, to jest zwiększony Magic Find. No i wtedy to jeszcze więcej tych stelarków leci. O, teraz na przykład 3. Jeszcze więcej będzie mi tych stelarków leciało i wtedy to naprawdę będzie to się nieźle opłacać. A żaden z perełek nie ma, no. Co za gadziny. No i sobie tak fluksik sobie tak leci za każdym przejściem tego. No i oczywiście jak macie jeszcze tom jakiś na robotyczne najlepiej, no to z tego tomu też będzie nam co chwilę leciało. Jak będziecie robili te shadow towerki ciągle z minibossami, to też wysoko w rankingu tutaj wylądujecie i dostaniecie 10 piniatek. W tym tygodniu też jest na przechodzenie dungeonów quest, więc znaczy quest, contest, więc może lighthouse volty może się uda zdobyć. Też jak się ciągle zabija te minibossy i tak dalej, to ciągle glim nam wylatuje. Za samo rozwalanie mobów dostałem już 5700 glimu ponad. Więc już na pewno tutaj dostanę tego Empower Gameboxa. I tak dalej, i tak dalej. Benefitów jest wiele, czyli zysków, profitów i tak dalej, i tak dalej. Jak zwał, tak zwał. Wszystko jest dla nas na plus. Jeszcze te robotyczne teraz drogo chodzą, to jak będziecie ciągle te dungeony trójki robić to, tak szybko właśnie, to szybko będą się te tomy napełniać też i z tego tomu będzie dużo tych robotycznych, a one są drogie, więc też będzie dużo fluxa. Dobra, nagadałem się. Mam nadzieję, że załapaliście o co chodzi w tym sposobie, czyli po prostu dużo Magic Findu, Shadow Towerka z wieloma minibossami, no i powtarzać, aż będziecie mieli miliony fluxa. No ja tak powiem wam, że w tym tygodniu zarobiłem z tego sposobu, a jest środa, przypominam, środa rano, nie? Czyli w dwa dni zarobiłem 3 miliony fluxa, farmiąc sobie tą hydrę hard. Samemu, nie potrzebuję tutaj żadnej pomocy, bo przecież te moby nie są ciężkie. No a nasz Shadow Hunter jeszcze nie jest tak naprawdę zrobiony z tymi statystykami, przecież mam 2 miliony życia, nie? No właśnie. No dobra, to dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku.